Witamy, Patryk Kiłeczko, MMA.pl, z nami młody wilk wiodącego portalu, Kasper Formela. Wiesz co, pierwsze mam pytanie takie, czy to nie jest dla Ciebie za szybko, ja wiem, że jesteś młodym wilkiem, jesteś przebojowy, ale czy to jednak nie jest za szybko po tej walce Twojej na Cage Warriors jutro się bić? Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Nie, powiem Ci, że tak, jestem młody, ale strasznie ambitny i chcę podejmować jak największe wyzwania. Jeśli chcę się bić kiedyś z najlepszymi, muszę pokonywać coraz lepszych przeciwników, a to, że mi raz nie wyszło, to nie oznacza, że jestem gorszy zawodnikiem niż byłem. Czyli kieruje Tobą młodowilczy głód? Dokładnie, dokładnie. No właśnie, mówisz o tej pierwszej porażce. Ja mam pytanie, jak to przyjąłeś? Czy to była taka dawka motywacji, że w ogóle teraz tu już musisz wszystkich zamieść, czy gdzieś tam był jakiś moment przysiądnięcia, jak to wyglądało? Na pewno byłem smutny i 2-3 dni chodziłem taki trochę przebity, no ale wiadomo, jak to z porażką i u mnie, to jest dodatkowa motywacja, nic więcej. I to nie jest moja pierwsza porażka w życiu, przygrywałem w karate, w amatorskim MMA i musiało to się zdarzyć kiedyś w zawodowym MMA i wiem, że to na pewno dużo mnie nauczy, a że tak jak już powiedziałem wcześniej, że przegrałem, to nic nie oznacza, że jestem gorszy. Po prostu popełniłem błąd, który zapłaciłem najwyższą cenę. Tak czasami jest. No jasne, taki sport, pół na pół, jak to dzisiaj Jarek powiedział. Że pierwsza runda, sam początek walki, zrobiłeś coś, czego chyba nikt się nie spodziewa. Taka niespodzianka, Kasper Formela obala swojego przeciwnika. Taki był plan? Jeśli Kasper Formela przegrywa, tylko po to, żeby wrócić silniejszy. I chyba to udowodniłem. Nikt się nie spodziewał tego. I o to właśnie chodziło, że jestem też mało przewidywalny i jeszcze wiele razy Was zaskoczę. And there we go, 30-27, and rightly so, a fantastic standout performance here, not just to Marcus, debut. Jestem stąd, wracam tu jak do źródła. Zawijaj się, spójrz, pali się, ułatwiałem cel. Tylko hajs, ulica brudna, droga do szczęścia okazała się złudna. W tym samym miejscu, dalej o krok, wysłana energia zatacza krąg. Dziś wracam mocniejszy, wiem komu ufać. Czysty umysł, siła, spokój ducha. Skazany na trening, uczę swego ciała, by uczynić je twardym jak skała. Zamykam oczy, przewijam klisze, całe my życie w jednym zeszycie.